To urządzenie, które tu widzicie, nazywa się Akai AP005. To gramofon automatyczny z napędem paskowym. Tak właśnie spojrzałem na schemat tutaj, czy to jest direct drive, ale to jest napęd paskowy. I problem z tym gramofonem jest taki, że nie chce działać automatyka. Ale zanim nie przejdziemy do zajrzenia do środka, zobaczmy, co ma za funkcję. 33 obroty, 45. Do automatu średnica płyty, czyli single, maxi single i zwykła płyta. Play, podnieś pewnie. Cut to jest cięcie, czyli przerwanie odtwarzania. Dobrze, opuszczanie gramofonowego ramienia. Takie ładne ramię tutaj jest. Ramienia ruszać nie będę. Bardziej zainteresowany będę tym, co jest w środku gramofonu. I jak widzicie tutaj, właściciel chciał, żebym mu wymontował. Dał mu tę obudowę, żeby sobie przemalował, a ja w tym czasie, żebym popracował nad gramofonem. Czyli muszę zrobić sobie jedną taką fajną rzecz, jak podstawę do pracy z tym gramofonem. Chyba, że mi kuweta wystarczy. I tak ten gramofon wygląda z tyłu. Złącza, uziemienie, przewód sieciowy. Można ten przewód sieciowy wymienić. Albo wtyczkę wymienić na jakąś lepszą. Bo to jest typu niemieckiego. Ludzie tutaj zazwyczaj wtedy wiercą otwory. Ale to zostawiam właścicielowi do zrobienia. Nie mam tylko zrobić automat, żeby on automatycznie kładł. Tak wygląda tabliczka znamionowa. Kładł igłę na powierzchni płyty. Zobaczmy jeszcze, jaką mamy igłę. Audio-Technica. To generalnie, żeby oddać to do oczyszczenia malowania, muszę pozdejmować wszystkie tabliczki tutaj. Nie wiem, to sobie właściciel zasłoni, żeby było ładnie, nie zamalowane. Widzimy układ sprężynowy. Tłumienie drgań bardzo dobrze działa. Gramofon trzęsie się jak galareta. Przypominam to naszego Artura chyba. Też tak się trząsł. Dobra, zajrzyjmy do niego. Muszę zapytać właściciela o tą pokrywę, czy też chce ją wziąć, dać na polerkę, bo to wiecie, to się poleruje specjalną pastą. Ta pasta się nazywa coś w tym stylu. I można te wszystkie rysy pousuwać, tylko trzeba mieć odpowiednią maszynę do tego. Z tego, co widzicie, jest to napęd paskowy, jak powiedziałem. Tutaj jest trochę zabrudzeń, ale właściciel mówił, że to nie chce grać. Ja to tak na próbę odpaliłem. No dobra. Mamy 30 płytę. No faktycznie, coś jest problem. Dłużej trzeba przytrzymać. Trzeba ustawić pozycję startową. Tam jest taki kapturek i trzeba się do niego dostać. No jak widzicie, rzeczywiście nie chcę to grać. Ładnie opuścił. Też nie w pozycji początkowej. Igła jest strasznie zabrudzona. I wrócił. Też strasznie klepie o coś. Nie wiem, o co klepie, ale no, trzeba zobaczyć. Podejrzewam, że jakieś styki są do czyszczenia. Więc powolutku to rozbierzemy. Tutaj jest taka płyta testowa, można ją rysować, także mi nie zależy na niej. Tak jak mówiłem, są tutaj jakieś dwa styki. Odkręćmy, zajrzyjmy do środka. Generalnie otwarcie tego mikroswitcha jest niemożliwe bez zniszczenia tej pokrywki. Ale mam preszpan, spokojnie dotniemy coś takiego i przykleimy. Ewentualnie możemy zrobić tak, że to nakleimy, żeby było wiadomo, co to jest za element na preszpanową nakładkę. Tam trzeba to wyczyścić. W
ten czas będziemy wiedzieć po złożeniu, czy będzie nam działało i czy na to się skończy serwis. Ciekawość mnie zaprowadziła pod tę koszulkę z prawej strony i okazuje się, że tu mamy skordowane z powodu kleju, którym koszulka była przyklejona. Dobrze, ja to odlutuję, potem termokurczliwą tu założę, ale najpierw muszę to wyczyścić. No i wyczyszczony styk ma się bardzo dobrze. Trzeba tylko poprawić tutaj tą blaszkę, oczyścić ją i zaraz będzie dobrze. Ładna koszulka założona. Troszeczkę ogrzejemy i jest załatwiona sprawa. Druga nakładka się już tak nie upierała. Chyba trochę lepiej podgrzałem po prostu. Jak macie problemy z tym, z tymi tutaj pokrywkami, to po prostu podgrzejcie je trochę. Tak z 250 stopni, żeby tego bakielitu tutaj nie zepsuć, czy tam polistyrenowej obudowy. Tutaj jak widzicie w środku następne czyszczenie i usunięcie kleju. Drugi oczywiście też sprawdzam. No, 0,6, czyli trzeba jeszcze tam poprawić. Poprawiłem i jest dobrze. Będę jeszcze mówił właścicielowi, żeby pasek wymienić, bo jest dosyć luźny. Tam też trzeba to poczyścić. A jak widzicie, raczej to działa. Ciekawi mnie tylko, czy przy dojściu do samego końca samo się podniesie. A więc zobaczmy, czy automat działa w pełni, czy też trzeba coś doregulować, bo wiem, że lead in trzeba skorygować. No i działa. I super, bardzo mi się podoba to. Igiełkę trzeba trochę doczyścić. Sprawdzić też wagę, jaki jest nacisk. Co prawda nie mam tej specjalistycznej wagi na poziomie płyty, ale plus minus pół grama nic się nie stanie, jeżeli będziemy mieli jakąś tam nieścisłość. To jest procedura ustawienia tego lead-in position, czyli należy usunąć zatyczkę, co tam też zrobiłem, zatyczki już nie ma. I tu widzicie na rysunku. I teraz tak, jeżeli będziemy tę śrubę przekręcać clockwise, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wtedy ramię będzie bardziej ku środkowi, a jeżeli odwrotnie, wtedy będzie na zewnątrz zaczynało pogrywać. Niestety śruba nie zmienia w ogóle pozycji. Tak jak lądowało, tak ląduje dalej. Zmierzyłem sobie nawet płytę, odległości i tak dalej i niestety nic z tego. I tak pokombinowałem trochę, posprawdzałem ten mechanizm, jak tam działa. No i trafia mi w odpowiednie miejsce. Jeszcze może ze 2 mm. Musiałbym to przestawić, czyli wkręcić o pół obrotu, czy tam trochę więcej tę śrubę. Ok, zobaczmy teraz. No jeszcze milimetr. Widzicie, to są właśnie takie regulacje. Tam widać szczelinę. To oznacza pęknięte koło kam. Wiecie, że tego nie można zrobić z odlewu z żywicy. Bo połamie się. To jest takie dosyć sztywne. Można spróbować to wydrukować. Ja nie mam dostępu do drukarki 3D. No, albo osadzić to na sztywno na kleju. Na osi tego tu silnika. Mój ojciec wiele rzeczy kleił taką właśnie żywicą. Wszelkie formaldehydy też. Co prawda one się bezpośrednio do tej żywicy nie lepią, ale można zrobić coś takiego. Jak tu widzicie, teraz tutaj podrapałem trochę te powierzchnie. Zrobiłem dookoła z włókna szklanego taką opaskę. Pokleiłem ją. Poczekam, aż mi to nie wyschnie.
za jakieś 2-3 godziny tu przyjdę jeszcze raz i zwykłą żywicą epoksydową już, bo to akurat jest klejem zrobione, taki podkład, tutaj mam ten klej, czyli zwykłą żywicą epoksydową spróbuję jeszcze raz zrobić taką otoczkę tutaj, to będzie mocniejsze, to będzie taki pierścień, który będzie to trzymał. No niestety nie mam takich maszyn jak na przykład pan Jacek, żeby zrobić tutaj skówkę na to, no ale kombinuję właśnie za pomocą takich tworzyw i wiecie, to po stwardnieniu jest tak samo mocne jak metal, więc znaczy metal, no na przykład aluminium, więc myślę, że tutaj nie będę potrzebował już żadnych skówki, a ta opaska grubości milimetra czy tam więcej mi pomoże. W środku tego elementu nie chodzi żadna dźwignia, więc mogę sobie tutaj nadlać tego dosyć sporo. Także kombinuję, myślę, co tutaj z tym zrobić, żeby, no bo nie mam drukarki 3D i nie będę miał, to nie jest wydatek dla mnie w tej chwili, ale tymi metodami, które mam i przy budżecie klienta próbuję coś zrobić. Jutro będzie trzeba poobcinać te włosy i jeszcze raz chyba zaaplikować, żeby to takie grubsze było. No, to tyle na dzisiaj. Tutaj widzicie drugą niespodziankę. Ugięty trzpień. Dlatego też kupowanie automatów wiąże się z tym, że mogą być uszkodzone, zniszczone. Powodem, dla którego nie było regulacji tego wygięcia, było to, że ta część ramienia była wygięta, bo śruba po prostu podeszła pod to i ją odgięło. A miało odsunąć, tak żeby elektromagnes na tym kontraktonie tutaj nam, znaczy magnes, tutaj jest magnesik, na tym kontraktonie, żeby nam wyłączał. Im bardziej wkręcona śruba, tym bardziej dźwignia tak przesunięta. Teraz pozycja startowa. Im bardziej przesunięta śruba, tym wkręcona, tym bardziej to jest odsunięte. A bardzo proste i banalne, tylko nie znalazłem, w którym miejscu ta dźwignia dotyka kontraktonu. Tak sobie tu oglądam i nie widzę. Tutaj jest magnesik. Gdzieś tu od środka powinien być jakiś... Może to jest ten tyk. Do tego miało to chwycić. O, i stryknąć to. Nie wiem, nie zaznajomiłem się tak mocno z działaniem tego mechanizmu. Tu jeszcze ten smar wymienię. I myślę, że mam rację, bo tutaj jest ta grubość płyty, nie? Czyli single, maxi single i długogrająca. I teraz ta dźwignia się nam przesuwa coraz bardziej. I teraz ta ramię przyklejone do tego elektromagnesu powoduje pstryk, opuszczenie. Bo ta dźwignia nam po prostu ciągnie całe ramię. To jest zbyt skomplikowane, żeby tak to omówić, ale no tak to zaobserwowałem podczas działania. Tutaj nie ma żadnego schematu wyjaśniającego działanie tego mechanizmu. Tak to jest z gramofonami, że trzeba się zaznajomić z rysunkami, żeby coś potem poobserwować trochę tutaj, żeby coś wywnioskować. Teraz to koło trzeba ustawić tak, żeby odpowiednie styki cieninami włączało. Więc mamy następną część zabawy. A mam nadzieję, że będzie dobrze. Oto co mi się udało ustawić. Pyk, puścił przekaźnik, czyli pierwsza sekunda i tak zawsze jest ucięta. Wynika to z bezwładności tego układu. I tam też muszę trochę poprawić, bo mi urywa końcówkę. Obejrzymy sobie z dwóch stron, co się dzieje, jak mechanizm uruchamia się. Więc teraz widzimy koło kam, które naprawiałem. No, w ostatnim momencie z prawej strony mamy takie blaszki, styki i widać na nich, że jak ostatni moment ruchu jest koło kam, to rozdzierają się po to, żeby uwolnić sygnał. No i przesuńmy trochę ramię, żeby nam się automat załączył z wyłączeniem automatycznym i powrotem ramienia do punktu spoczynkowego. No i super. A teraz obejrzymy sobie to z innej strony.
tutaj. Teraz trochę z innego punktu widzenia patrzę, tak żeby nie zrobić zwarcia tutaj, bo tu mamy jednak napięcie niebezpieczne. Ta dźwignia po dojściu do tego miejsca uruchamia kontrakton i następuje automatyczny powrót, więc przesunę trochę ramię w tą pozycję, którą tam powinien kontrakton. Widzicie, tam już jest bardzo blisko się tego, jak to tam pokazać, a tutaj w tym miejscu niedługo się to zewrze i nam ramię wróci. Jak widzicie, konstrukcja takiego mechanizmu opartego na cięgnach jest dosyć prosta. Trzeba tylko zrozumieć, jak to działa. No, trochę dalej trzeba jednak posunąć. No, coś tam załączyło się. Wraca nam. I ramię jest w miejscu spoczynkowym. Może aparat złapie ostrość, nie wiem. Kupując gramofon automatyczny lub półautomatyczny, należy liczyć się z tym, że może mieć ten gramofon awarię. Jak widzicie, ten miał pęknięte koło kam. Czy uda się to naprawić, okaże się wkrótce. Tak jak powiedziałem podczas klejenia tego elementu, że może lepiej byłoby wykonać skówkę z metalu, jak to robi pan Jacek Kawa z firmy Retro Audio, ale ja nie mam niestety takich możliwości w tej chwili tutaj, żeby coś takiego zrobić. Przyjrzyjmy się danym technicznym tego gramofonu. Jak widzimy, jest to napęd paskowy, co zresztą było widać na filmie. Posiada on dwa silniki. Jeden silnik jest po to, żeby przenosić ramię na płytę, a drugi po prostu obraca nam talerzem. Prędkość obracania talerza to 33 1/3 i 45 obrotów, czyli standard. Wow and flutter, czyli kołysanie i drżenie dźwięku, to jest 0,05%. Dobrze. Stosunek sygnał do szumu lepszy niż 52 dB. Tutaj mogłoby być troszeczkę lepiej, ale bierzmy pod uwagę, że jest to raczej model gdzieś tam na początku cennika. No i dalej mamy dane ramienia potrzebne do ustawienia tego gramofonu i wkładka dedykowana to jest Audio-Technica model AT11. Jaka jest zamontowana w tym gramofonie, nie mam pojęcia, nie znam wszystkich modeli sprzętu produkowanych na rynku, także jeżeli ktoś mnie pyta o jakieś awarie, to naprawdę trudno mi czasami bez dokumentacji odpowiedzieć sensownie na pytanie. Na tej ilustracji możecie zobaczyć, że wał silnika należy dwoma kroplami oleju, najlepszego jaki można dostać, nasmarować od czasu do czasu. About once per year, czyli raz na rok. I jak rzeczywiście widać na tym rysunku piątym, smaruje się coś takiego. Jak widzicie na tym schemacie, gramofon jest bardzo prosty. Nie ma tutaj jakichś automatów sterowanych mikroprocesorem. Jest kilka przełączników i w zależności od ustawienia przełączników, odpowiednio jest sterowany silnik. Tutaj widzimy także kontrakton, to jest SW4, te przełączniki, które czyściłem, SW5 i SW1, one są synchronizowane, także jest ciekawa budowa, bardzo mi się to podoba. Im mniej procesorów i ustawiania, tym lepiej. Wszystko jest oparte na mechanicznych cięgnach. Jak widzicie, automatic mechanism does not function, to znaczy, że mechanizm automatyczny nie funkcjonuje. Mamy listę rzeczy do sprawdzenia, którą należałoby przejść, ale wiadomo, że najczęściej w takich wiekowych gramofonach te czujniki krańcowe wymagają przeczyszczenia i on powinien pójść. Tu mieliśmy jeszcze koło kam uszkodzone, w związku z czym ten gramofon nie chce funkcjonować. I w punkcie piątym widzicie, że jeżeli nie mamy możliwości obrotu ramienia, to należy poprawić śrubę mocującą koło kam. I być może ktoś dokręcił to za mocno i dlatego pękło. Chciałem wam też pokazać katalog, w którym występuje to Akai, ten gramofon, ale niestety znalazłem tylko i wyłącznie w katalogu na rok 1978 inny model, już trochę przerobiony, to jest AP003. My tutaj mamy AP005. Jak widzicie, trochę inaczej są rozmieszczone gałeczki. No cóż, nie znalazłem, nie mogę wam przeczytać, co w katalogu, jak go chwalono. Podobnież w roku 1975 i 76 nie występują gramofony. Czyli gdzieś tam była przepaść, jeden katalog wsiąkł,
77 rok i niestety nie mogę wam tego pokazać. A szkoda. On właściciel ładnie odnowił pintę. Ona jest nasączona woskiem w tej chwili. Także myślałem, że będzie oklejał ją czymś, ale nie. No to jakąś podkładkę muszę to położyć, żeby tego nie zniszczyć. No i poprzykręcać uchwyty. Pokrywy nie dostałem, więc będę oddawał gramofon bez pokrywy. Została gdzieś tam wysłana do renowacji. Praktycznie rzecz biorąc, tego typu wtyczka z tym uziemieniem nie powinna być zastosowana tutaj, ale rozmawiałem z właścicielem, nie chciał jej wymieniać. Jak nie macie stanowiska roboczego, nawet i kuweta się przydaje czasami do naprawy gramofonu. To musiał mieć taką specjalną, pokazywałem wam kiedyś w książce Naprawa gramofonów i wzmacniaczy, jak to wygląda. Jak znajdę książkę, to jeszcze wam pokażę. A wracając do tego, jest to niedozwolone w polskimi przepisami, żeby dwa przewody, jeżeli chodzi o wtyczkę, łączyć z wtyczką, która ma przewód ochronny, tak zwany bolec. Tutaj powinna być płaska wtyczka. Jeśli macie na urządzeniu taki symbol jak ten tutaj, to nie wolno stosować wtyczki z uziemieniem, ani też montować we wzmacniaczu, odtwarzaczu, jakimś tam czy innym urządzeniu przewodu ochronnego PE. Jeżeli was korci montaż takiej wtyczki z uziemieniem, zajrzyjcie sobie do przepisów, jeżeli chodzi o instalacje elektryczne. O, tutaj mamy przykład urządzenia i ma ono taką wtyczkę, czyli jest prawidłowo zrobione i w tym urządzeniu nie wolno montować przewodu ochronnego. To oznacza podwójną izolację, kwadrat w kwadracie, gdy mamy urządzenie przeznaczone do innego podłączenia, jeżeli chodzi o instalacje elektryczne, wtedy mamy inne oznaczenia. Tutaj jakiś wzmacniacz, amplituner czy tam receiver po to, żeby sprawdzić ten gramofon. Giel, który ogrzewał te pomieszczenia, żeby... Fono mamy. Tu musi być opuszczone. To pukanie, jak mówiłem, to jest przekładnia tam. I gra to z prędkością trochę większą. Żeby mnie nikt o prawa autorskie nie ścigał, nie? Dobrze. Gra dwa kanały. Sprawdzimy sobie coś. Końcówkę płyty. I czy podniesie. Oczywiście ten żółty kabelek, co z tyłu widzicie, to jest połączenie mas. Bo na samych wtykach RCA niestety strasznie buczy. A grają tam te głośniczki. O, bardzo ładnie. Wyciszyło. Super. Teraz nic nie gra, bo są styki zwarte. Super. Oczywiście na 33 też pójdzie. Ale nie mogę za bardzo wam puszczać muzyki z tej płyty. Czyli gra. Ta-ri-da-dam, ten buczenie, co słyszycie, to jest spowodowane tym, że ta kuweta jest puszką rezonansową dla silnika. No i działa wszystko. Super. Dobra, teraz muszę ustawić jeszcze wkładkę, jej ciężar. Bo ustawień chyba, że singla gdzieś znajdę i zobaczymy, czy na singlu to pójdzie. No, jeśli chodzi o single, to powinien być tam krążek centrujący, ale nie chce mi się tego szukać. Dobrze. Mamy przełączone na 17 cm. No milk today. Ładnie trafiło. Oczywiście to musi grać szybciej, nie? Dobrze. Zobaczmy, czy też końcówka tego singla będzie... Znaczy, ja wytnę na pewno fragment filmu, że nie będziemy patrzeć, jak się kręci płyta, nie? No,
niestety chyba końcówki płyty nie odtwarza w taki tam sposób. O, już się załącza. No dobra, przestawiłem trochę. Jeden obrót, nawet nie tam, czy czwarty obrotu było. I już w miarę dobrze to tam działa. David Bowie, aby się kto pytał. I zobaczmy końcóweczkę. Jak słyszycie, kończy się utwór. I bardzo ładnie. Sprawdzimy jeszcze long play. No wiecie, to są takie niuanse, no bo to trzeba ustawić dla jednej płyty, sprawdzić czy na drugiej jest wszystko ok. I taka robota. No i mamy teraz duży format. Działa. I na końcówce dużego formatu. YouTube, mam nadzieję, nie rozpozna tego jako nielegalnego nadawania muzyki. Dobrze. Kalibracja skończona. Wyczyścić, umyć te drobiazgi na wierzchu. Zapomniałem, że jeszcze muszę to tutaj sprawdzić. No ale to zrobię później. Na razie robię sobie przerwę. Ładne to są. Aż mi szkoda sprzedawać. Żeby dokonać regulacji tym szablonem, no trzeba niestety trochę gramofon oszukać. No, trzeba go puścić, nie? No i teraz już jest ok. Robimy coś takiego. No i mogę teraz ustawić sobie. No, dokładnie jest ustawiony. Trzeba to czoło tutaj ustawić zgodnie z tymi liniami. To położenie, które teraz mam, to jest kompromis pomiędzy tym położeniem a tym położeniem tutaj. Czy to jest tak? Układamy i patrzymy, jest, czy jest dobrze ustawiona wkładka. Ona niestety nie reguluje się tak, tylko wysuwa się lub chowa. Tutaj mamy napisane, że igła od 2 do 3 gramów powinna naciskać na powierzchnię płyty, no w tym przypadku wagi 1,74. Trzeba to poprawić. Nacisk. Pewnie byłoby lepiej zważyć na powierzchni płyty, ale mówię, 2 do 3 gramy jest ok, jeszcze tracking force ustawimy, ale to też muszę na oszukanym gramofonie, czyli ręcznie napędzać talerz, żeby zobaczyć, czy mi ucieka to. A to już drobnostka. Tracking force ustawiamy w taki sposób, że kładziemy płytkę sobie, igłę na płytę w miejscu, gdzie nie ma rowka. Przesuwamy i jeżeli chowa nam się do środka albo na zewnątrz, poprawiamy odważnik. Musi równiutko iść bez pływania do środka lub do krawędzi płyty. No i prawidłowo ustawiony tracking force, jak puścicie tam, gdzie nie ma rowka, o, ramię musi iść po prostu prosto. Wszystkie regulacje są zakończone. Piękna instrukcja na takim dużym kartoniku, ale niestety holenderski, więc mam po angielsku. To samo. Właściciel dostanie ode mnie informację o wkładce, oczywiście po angielsku. Sterowanie tym gramofonem, oczywiście napisałem, że dźwignię sterowania należy przytrzymać, żeby ten mechanizm zadziałał. Pokazywałem wam, dlaczego tam jest zainicjowanie tego procesu. Trwa chwilkę, dlatego no, tą dźwignię trzeba przytrzymać.
I tak oto żegnam się z Wami tym pięknym ujęciem tego gramofonu. Tu jeszcze zrobimy. Tak, jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście pamiętajcie, że możecie napisać jakiś komentarz. A jak Wam się nie podobał, to napiszcie, dlaczego się nie podobało. Co zrobiłem źle. Co Waszym zdaniem powinienem poprawić w swojej usłudze. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się.